4 listopada to data Światowego Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół. Tym razem w centrum uwagi znajdą się chrześcijanie z następujących krajów. Turkmenistan. Z wielką nieufnością rząd prezydenta Berdimuhamedowa traktuje chrześcijan. Tylko dotychczas zarejestrowane społeczności mogą organizować nabożeństwa. Życie kościelne podlega inwigilacji, presja rośnie, ale coraz więcej obywateli Turkmenistanu postanawia zostać naśladowcami Jezusa Chrystusa. Iran. W ostatnich latach setki tysięcy muzułmanów nawróciło się na chrześcijaństwo. Obecnie liczba konwertytów znacznie przekracza liczbę członków kościołów tradycyjnych. Przywódcy islamscy postrzegają to zjawisko jako zagrożenie, zaś tajna policja tropi osoby nawrócone z islamu. Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół to szczególne wydarzenie. Módl się w tym dniu. Zamów bezpłatny pakiet materiałów ułatwiających zorganizowanie spotkania modlitewnego. Materiały zawierają filmy, prezentacje, plan spotkania. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.opendoors.pl/MDM lub dzwoniąc na numer kierunkowy 22 250 16 70. Zapraszamy.